chodzą na parę z jaj. Troszeczkę bardzo, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim gościom, panu senatorowi Wiesławowi Kilianowi, wszystkim, którzy tutaj dzisiaj z nami są. Dziękuję za ten kolejny piękny polonez w Strzegomiu i dziękujemy wszystkim gościom, którzy przyjechali do Strzegomia i mieszkańcom, że jesteście z nami. Bawmy się do późnego wieczora, późnej. Brawo dla wszystkich wykonawców! Pięknie bawiliśmy się, uśmiechaliśmy się do siebie i poznawaliśmy kulturę całego świata, ale także swoją dolnośląską, polską kulturę. Strzegomianie lubią ten festiwal i mimo długiego weekendu dopisali wczoraj na koncercie pełen rynek z tamtej strony. Na dodatek jeszcze powiem, że w piątek mieliśmy takie nowum, bo po raz pierwszy był koncert kapel i czekam na wrażenia właśnie mieszkańców, czy ten koncert kapel sprawdził się. Zobaczymy. Mnie się podobał bardzo. Pytałem już mieszkańców, to widzę, że się łamią, czy koncert tutaj na scenie głównej, czy koncert kapel w parku, ale było warto pokazać przepiękne kapele. Przebieg festiwalu bez zastrzeżeń, nie było żadnych problemów ani z zespołami zagranicznymi, ani polskimi, a wrażenia artystyczne bardzo duże, bo według Rady Artystycznej, która przygląda się festiwalowi każdemu, w tym roku był bardzo wysoki poziom artystyczny, także polskich zespołów Wałbrzycha, Kostrzan, Kaszubów, no i zagraniczni, przepiękna, Rumunia, Słowacja, Tajwan, no po prostu bajka, którą chce się oglądać.